Witam Was serdecznie w odcinku, w którym zobaczymy oraz omówimy wszystkie zmiany w najnowszej aktualizacji z Rocket League. No oczywiście poza błędami, których już zauważyłem, że jest naprawdę dużo. Generalnie teraz nagrywam z PS4, ponieważ wczoraj, jak próbowałem zrobić ten odcinek na PC, to wywaliło serwery i nie mogłem pokazać większości rzeczy, no a taki niepełny odcinek byłby w zasadzie bez sensu. No i dobra, ładuje się to takie najnowsze intro do gry, które akurat co jak co jest bardzo fajne. Nie wiem, czy je przechodziliście, ja je teraz sobie szybko zrobię. Trwa ono 30 sekund, jest to taki mini tutorial, który nie wiem dlaczego jest mega zlagowany na ekranie konsoli. Nie wiem, czy to też widzicie, czy to u mnie monitor nie wyrobił. Ale no generalnie coś takie zlagowane to było. Na PC przyznam się, że to lepiej działało. O, to taktyczne zaproszenie do Rocket League, to znaczy, że chyba mam jakiś status online włączony. Nawet nie miałem pojęcia. Dawno generalnie nie zaglądałem na to konto. Ale jak możecie zobaczyć, takie ciekawe wprowadzenie dla nowych graczy. Sobie mogą zobaczyć, że co fajnego można zrobić w gierce, jacy oni są mocni, potem wejdą na arenkę, czy tam do meczu i okaże się, że nie jest to takie proste. Tutaj, a trzeba zjechać na sam dół. Okej, dopiero teraz można akceptować. A to nie koniec! Od dzisiaj wprowadzamy... O, no tego ekranu nie miałem na PC, prawdę mówiąc. Tutaj mam tytuł z 2017 i jakieś tam darmowe itemki, te, które mieliśmy dostać. Do boju, dodaj znajomych. Okej, to można kliknąć. Tutaj damy, żeby okej dla wszystkich, bo długo by to pewnie trwało. Dobra, generalnie włączyłem synchronizację pionową, ponieważ bez niej naprawdę bardzo słabo wyglądało to menu, było mega zlagowane. A teraz już widzę, że jest dużo lepiej. No i tak, z nowych rzeczy na pewno nowe zostały dodane samochody. Z darmowych pojazdów zostały dodane Marauder, Massa Moon, Proteus, Triton i Vulcan. Nastąpiła również zmiana w sklepie z przedmiotami. No główną zmianą jest taką, że można dać wspieranie twórców pod przyciskiem R2. No tam pod kredytami w prawym górnym rogu macie napisane, pod jakim przyciskiem to jest u was. I można wpisać chociażby Edek. Także polecam. Ale niestety to trwa tylko przez 14 dni. Nie wiem dlaczego to zrobili, pewnie po to, żeby ludzie tracili na tym, że nie mają wpisanego żadnego twórcy, bo nie zauważam, że się zresetował. Ale w każdym razie co 14 dni można wpisać taki kod. Kolejną dużą zmianą jest menu wyszukiwania gierek. Tak to teraz się prezentuje. No i z takich największych zmian w zasadzie są turnieje. Można sobie w nie wejść. Zobaczymy właśnie tutaj, jakie są nowe nagrody, jakie są turnieje. No, na razie tutaj za bardzo nic nie ma, ale można wejść w nagrody. Tutaj jest to do kupienia za tą walutę turniejową, aczkolwiek no, na razie jej nikt nie ma. Ponoć można też obserwować już lepiej turnieje, jak się tworzy własny turniej. No i tutaj mamy jakieś nagrody, przelecę je szybko, które można właśnie zdobyć za granie turnieju. Zwłaszcza jedno malowanie w tam jakiejś konfiguracji jest bardzo ładne. Pokażę wam zaraz, które. Nie wiem, czy akurat będzie dobrze wyglądało na moim samochodzie, ale naprawdę, jak są odpowiednie kolory, to super wygląda, super się prezentuje. No jak te itemki, to jakieś takie, wiecie, zwykłe. To niby jest jakieś takie hype'owe, ale nie wiem, jakie to będzie miało kolory. Dostępne. O, i to malowanie, naprawdę, jeżeli jest w ładnych kolorach, to jest niesamowicie ładne. No i tutaj takie zwykłe wybuchy. No zwykłe, niezwykłe. Są na pewno wyróżniające się, ale no widzicie. Moim zdaniem najfajniejsze jest tamto malowanie. Okej, dodatkowo wlazłem sobie teraz w rankedy i prawdę mówiąc już zalogowałem się wcześniej na tym koncie na PC, tak jak mówiłem, i wybrałem, że tamto konto będzie moim głównym. No i już widzę, że faktycznie rangi mi przeniosło i usunęło solo standard, czyli trójki solo. Także to jest naprawdę fajna zmiana, że mam tutaj swoje rangi z lepszego konta, ponieważ czemu miałbym nie mieć? Generalnie teraz jak wbiłem na PS4, to nie musiałem się już logować do żadnego Epic Games. W sumie to z automatu mnie połączyło, nic mi tutaj nawet nie wyskoczyło, że muszę zrobić. Ale z negatywnych rzeczy nie dostałem jeszcze przedmiotów z PC. Ani na PC nie dostałem przedmiotów z PS4, które miałem zakupione.
Mimo, że tam było napisane, że nie będą one do wymiany na innej platformie, ale będzie można używać również na tych dodatkowych platformach. Generalnie, jak ktoś jeszcze nie zauważył, to są nowe quick chaty, które są zarówno przed grą, czyli tutaj macie wszystkie te teksty, nie będę ich czytał, oraz te, co już były zapowiedziane w trakcie gry, czyli ładna kasacja, ładne zderzenie. No niestety tutaj nie mam gierkę po polsku, dlatego możecie zobaczyć przy okazji, jak to wygląda w polskiej wersji. Po lewej, po prawej, zmyłka to jest tak jakby faking. Ładna kasacja to wiadomo demo i ładne zderzenie to bump. Nie jest, wolałbym, żeby to było nieprzetłumaczone, ponieważ to zdecydowanie lepiej brzmi w oryginalnie po angielsku. No ale co, cóż zrobić. Jest też nowe miejsce na wpisywanie zrealizuj kod. Ja mam chyba wszystkie wpisane, ale te kody macie wypisane na naszym Discordzie, na którego zapraszam. Pewnie dam link w komentarzu oraz na pewno jest w opisie. Można zgarnąć parę darmowych itemków, także zawsze coś. No i tutaj znalazłem taką opcję jak zarządzaj powiązaniami kont. Jak to kliknę, to daje mi link na stronkę, którą na pewno potem zobaczę. Jeżeli będzie coś ciekawego, to dogram z tego fragment. Jeżeli nic tutaj nie będzie, no to nie będę miał co dogrywać. No i co z takich rzeczy, które zauważyłem, to chyba już wymieniłem wszystko. Nie wydaje mi się, żeby coś jeszcze się zmieniło takiego wizualnego, bo wiadomo, że czy to na mapce są teraz nowe oznaczenia na ściankach, czy to Merk ma nowe hitboxy i wydaje mi się, że też inaczej wygląda. Ale są to takie zmiany, które musicie już zobaczyć sami w grze, ponieważ no takie szczegóły, myślę, że nie ma co ich pokazywać. A ja na koniec zachęcam was do zostawienia subskrypcji, ewentualnie łapki w górę, jeżeli wam się, nie mówię, że podoba update, ale na pewno odcinek. Na pewno fajne będzie to, że będzie gierka free to play. Ten update, no to na razie myślę, że jeszcze musi być wprowadzona duża ilość poprawek, bo chociażby, no pewnie jestem ślepy, ale mam tutaj przycisk utwórz klub, ale nigdzie nie widzę czegoś takiego jak dołącz do klubu. Chyba, że znowu to będzie tylko i wyłącznie na zaproszenie, co będzie słabe. Ale no cóż, zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że wszystko zostanie poprawione jak najszybciej. Generalnie okazało się teraz, że zarówno wasze rangi, jak i wasze przedmioty przechodzą wyłącznie z konta głównego na konta dodatkowe. No a z tego co wcześniej było zapowiadane, to itemki powinny być na każdym waszym koncie i jedynie rangi powinny być z głównego. Dlaczego wam o tym teraz mówię? Ponieważ konto główne można zmienić raz na 30 dni. Ja już myślałem, tak jak tutaj widzicie screena, że utknąłem na koncie z PS4, tam gdzie nie mam żadnych rang. Już się bałem, że nie dostanę nagród za sezon, za wbite rangi, bo naprawdę dużo czasu zmarnowałem, zwłaszcza na te dodatkowe tryby. No ale na szczęście można to oszukać. Jeżeli będziecie chętni, jeżeli będzie potrzebny taki poradnik, to nagram oczywiście jak to zrobić, ale ostrzegam, żebyście naprawdę wybrali to lepsze konto jako główny na ten moment. Myślę, że to potem będzie naprawione. Generalnie no teraz mi skraszowało grę na PS4, że tam w ogóle nie mogę w nią wejść. No także jest sporo błędów, ale cóż, no elo.